Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy. Środa, 24 dzień kwietnia. Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży, Międzynarodowy Dzień Przeciwko Wiwisekcji. Tu w ogóle chodzi o te takie chyba robienie operacji zwierzętom na żywo. Boże, to jest jakieś okropne. Światowy Dzień Zwierząt Laboratoryjnych. To by się zgadzało w sumie, bo to podobne. Europejski Dzień Śniadania. Dzisiaj w Europie śniadanko powinno być dobre. Mam nadzieję, że część z Was pewnie mnie ogląda przy śniadanku, więc mam nadzieję, że to śniadanko Wam troszeczkę lepiej albo po prostu dobrze minie. W związku z tym, co będę tu gadał, a mam nadzieję, że przynajmniej nieźle. Człowieczka, zapraszam. Jedziemy. Drodzy moi, mini, moi kochani, moi ulubieni, mamy dzień środowy, czyli mamy dzień ciekawostkowy. Dzisiaj będzie ciekawostka o bardzo pięknym zwierzęciu, które ja strasznie lubię. Bardzo lubię żyrafy, kochani, naprawdę. Strasznie lubię żyrafy, uważam, że to jest jeden z najgenialniejszych pomysłów Pana Boga na to, jak skonstruować zwierzęta. Nie wiem, czy widzieliście jakieś żyrafy na żywo, może widzieliście w jakimś zoo i tak dalej, może też ktoś był w jakichś krajach, gdzie są żyrafy. No jak wiecie, wielokrotnie byłem w Afryce, gdzie byłem w takich miejscach, gdzie naprawdę żyrafy stadami chodziły. To są tak rozkoszne zwierzęta, które można po prostu godzinami oglądać. Ciekawostka dzisiaj związana z szyją żyrafy, a tak naprawdę nie z szyją z żyrafy, ale z czymś związanym z jej szyją, ale to zaraz. Jak wiecie, żyrafa ma bardzo długą szyję, ona może mieć nawet i ze 2 metry, zazwyczaj stanowi, nawet więcej, zazwyczaj stanowi od tam 51 do 54% w ogóle całej wysokości żyrafy. Kochani, dlaczego żyrafa ma taką szyję, to jest wiele teorii. Oczywiście gruntowna, taka najbardziej podstawowa jest taka, że chodzi o dostęp do wyższych partii roślinności. Czyli po prostu w miejscach, gdzie żyrafa żyła, gdyby jadła na takiej samej wysokości jak inne zwierzęta, no to nie byłaby uprzywilejowana, więc sobie wymyśliła, żeby być bardziej uprzywilejowana, no to sobie sięgnie wyżej, tam gdzie inne zwierzęta nie będą sięgać, i w ten sposób jej się rozwinęła taka długa szyja. To jest w ogóle bardzo ciekawe z tą szyją, bo nie wiem, czy wiecie, że w związku z tym też, że żyrafa jest taka wysoka, żyrafa ma najwyższe spośród wszystkich ssaków ciśnienie krwi. Czyli gdyby żyrafa poszła do lekarza, to lekarz powiedział: Jezu, pani będzie miała zaraz zawał! No bo żyrafa ma bardzo wysokie ciśnienie krwi. Dlaczego? No bo słuchajcie, przepompować tę krew tak wysoko, tam 6 metrów do góry, no to musi być wysokie ciśnienie. Co ciekawe, jak ona pochyla głowę, ma taką specjalną zastawkę, która sprawia, że jej ta krew nie spada z powrotem do nóg, nie? W sensie nie do nóg, tylko do głowy, jak ją pochyli, nie? Czyli zatrzymuje się tam gdzieś tam w tej szyi. Jest w ogóle strasznie ciekawe, jak Pan Bóg to powymyślał, nie? Ale co w ogóle ciekawe, to nie wiem, czy wiecie, że jednocześnie to, że ona ma taką wysoką szyję, ale będzie dzisiaj dużo tych ciekawostek. A co tam? Macie śniadanie, więc niech to będzie ciekawe śniadanie. Więc nie wiem, czy wiecie, że ona w związku z tym, że ma tą taką długą szyję, dzięki temu może sobie sięgnąć do wysoko tam, wiecie, do liści, żeby się najeść, to jest też bardzo kłopotliwe w piciu. Nie wiem, czy kiedyś widzieliście, jak żyrafa pije. Ona wygląda kuriozalnie, jak pije, bo ona, żeby napić się, to musi sobie rozkraczyć przednie nogi, po prostu jakby wygląda, jakby się wywaliła, i tylko wtedy może sięgnąć do wody, po prostu, bo ma szyję krótszą niż tą odległość, wiecie, przy pochyleniu do nóg. Więc gdyby się pochyliła, oj, tu mogę się usprawiedliwiać, ja jak nie mogę sięgnąć do ziemi, wiecie, bo jestem gruby i nie mogę sięgnąć, to sobie mogę mówić, jestem jak żyrafa. Bo ja rzeczywiście często, żeby sięgnąć do ziemi, też muszę się rozkraczyć, bo inaczej nie dosięgnę. Co ja w ogóle dzisiaj gadam, ale okej. Więc chciałem powiedzieć tylko, że z tych plusów są czasem też minusy. Ale nie o tym jest ciekawostka. O czym jest ciekawostka? Nie wiem, czy wiecie, ile żyrafa ma kręgów szyjnych. I nie wiem, czy wiecie, jak to jest dużo więcej od kręgów szyjnych człowieka. No zobaczcie, my mamy taką szyjkę, nie? Szyjka taka, tam kilkanaście, kilkadziesiąt centymetrów. Żyrafa 2-2,5 metra. Wiecie, że mamy tyle samo kręgów szyjnych? Kochani, uwaga, bo wszystkie ssaki mają tyle samo kręgów szyjnych. 7. Jeżeli dobrze pamiętam. Jak zmyśliłem, to proszę wybaczyć, ale wydaje mi się, że 7. My mamy 7 kręgów szyjnych i żyrafa ma 7 kręgów szyjnych. Tylko oczywiście u niej one są rozrośnięte do zupełnie innych wymiarów i są zupełnie inaczej rozłożone, tak żeby ta siódemka pokryła całą jej tą 2,5-metrową szyję. Ale mamy tyle samo kręgów szyjnych. Jak sobie to przeczytałem, sobie pomyślałem, halo, przecież to dziwne, nie? Takie, a takie. Kochani, wytłumaczenie ciekawostki, bo dzisiaj już strasznie długo gadamy o tych głupotach różnych. Kochani, zobaczcie, taka sama rzecz, tak samo nazwana, tak samo liczebna u jednego i u drugiego może znaczyć coś zupełnie innego. W ogóle zobaczcie, to się jakoś tak składa w tym tygodniu, bo ja w ogóle w tym tygodniu cały czas o tym mówię. Ja już wam mówiłem wielokrotnie, że jak ja przygotowuję te odcinki, ja nigdy nie ich wymyślam tematycznie, ja sobie po prostu szukam różnych rzeczy i je ustalam, a potem one mi się zbiegają w całość. Zobaczcie, była mowa o nieadekwatności w poniedziałek, nie? O tym, że inaczej widzimy rzeczywistość, trzeba się nauczyć adekwatności w tym.
Była mowa wczoraj dokładnie tak naprawdę o tym samym, nie? Że to, że ty pojmujesz dobro jakoś, to ktoś inny może jej pojmować inaczej. Uwaga. Dokładnie to. Dwie takie same rzeczy u ciebie i u kogoś innego mogą znaczyć coś zupełnie innego. I kochani, takie myślenie, ale ja bym w takiej sytuacji zrobił to i to. Albo na przykład ja powiedziałem to i ty powiedziałeś to, a u mnie to znaczyło to, a ty mówisz, że u ciebie to znaczyło coś innego. No tak. Bo chociaż taka sama szyja, tyle samo kręgów, tak samo skonstruowana, u jednego to jest 15 cm, a u drugiego 2,5. Kochani, dojrzałość polega na tym, że nie wszyscy mają tak samo jak my. I że nie jest jedyną miarą rzeczywistości nasza miara. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, to by było chyba na tyle w tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Mam nadzieję, że wam umiliłem Europejski Dzień Śniadania i śniadanko i poranne kawusia były trochę chociaż dobre. Kochani, przypomnę też o naszej wielkanocnej, paschalnej akcji, którą robimy z Malakiem, czyli wytchnienie, gdzie chcemy pomagać rodzicom i opiekunom niepełnosprawnych, żeby mogli mieć trochę wolnego, żeby zapewnić im zastępstwo w opiece nad ich pociechami. Jeżeli chcecie, koniecznie zajrzyjcie, wszystko jest w opisie pod filmem i na stronie Fundacji Malak. Wspieramy. Bardzo dobra, uważam, akcja na czas paschalny. Kochani, widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię i miejcie się proszę najlepiej na świecie. Wszystkiego dobrego, z Bogiem. Pa, pa!